Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam oczywiście w nowym filmie. Dzisiaj, kochani, taki vlog bardziej pogadankowy. Opowiem Wam, co się u mnie ostatnio działo. Nie odzywam się do Was, nie nagrywam żadnych vlogów, a to też dlatego, że po prostu brak czasu. No niestety, dzień nie jest z gumy, chociaż czasami by się przydał i bardzo chętnie bym chciałabym, żeby ta doba trwała troszeczkę dłużej, bo z niektórymi rzeczami ciężko jest się po prostu wyrobić i tak. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to był troszeczkę taki zabiegany. Kupiliśmy wreszcie samochód. Powiem Wam, że już myślałam, że na tym zjeździe też nie kupimy i dopiero kupimy, jak Artek przyjedzie na dłużej. Ale trafił nam się fajny samochód, więc kupiliśmy zadbany, bo oczywiście my nie kupowaliśmy nowego, bo szczerze Wam powiem, że ja może bym chciała, ale Artek uważa, że nie warto inwestować w nowy samochód, bo to bardzo szybko traci na wartości. Także kupiliśmy z drugiej ręki, z Niemiec, bardzo zadbany, niski przebieg, no po prostu jak nówka. Jak nówka i nie zapłaciliśmy naprawdę dużo, dużo. No, ja jestem zadowolona. Bardzo ładny kolor, taki brąz wpadający w szarość, coś takiego. Na pewno w najbliższym czasie coś tam Wam nagram. Możliwe, że dzisiaj pojedziemy jeszcze do sklepu, bo skończyły się zapasy i powiem Wam, że ostatnio Wam wspominałam o tym oszczędzaniu o stówce na tydzień na osobę i teraz usiadłam, przeliczyłam dobrze. Pomyłka była i dlatego wyszło mi troszeczkę więcej, ale mieścimy się w tej stówce i tak naprawdę ze wszystkim, z jogurtami, z mlekiem, nawet kupujemy rzeczy na zaś. Także jakbyśmy nawet mieli żyć za stówkę tygodniowo na styk, to jak najbardziej się wyrobimy i jeszcze zostanie tak naprawdę. Chociaż widać po sklepach, że jednak te ceny troszeczkę wzrosły, chociaż nie we wszystkich sklepach, powiem Wam, nie we wszystkich, zależy do którego sklepu się trafi. W jednym sklepie drożej, w jednym taniej, w którymś byłam właśnie i piersi z kurczaka prawie 40 zł. A u nas chyba tam wzrosło o 2-3 złote chyba tylko w górę i nic poza tym. Także jeżeli chodzi o tą stówkę na tydzień, to wyrabiamy się jak najbardziej i oczywiście rozdzieliłam jedzenie od, bo rachunki, jeżeli chodzi o rachunki, to wiadomo, że to trzeba zapłacić, także co mi po tym, że będę miała w miesiącu odłożone 200 zł, czy tam 300 na rachunki, jak przyjdzie mi rachunek albo muszę zapłacić. Ja przeważnie robię przedpłaty, także czasami jest tak, że ja przez pół roku nie mam żadnego rachunku, więc u mnie to działa troszeczkę inaczej. My mamy prąd w PGE. I tak, można robić sobie przedpłaty, można sobie zainstalować licznik przedpłatowy na przykład. Też bardzo fajna sprawa i też się właśnie zastanawiamy, bo u nas tutaj mają sąsiedzi i są naprawdę zadowoleni. Przesyłu nie płacą. Wiedzą, ile mają tego prądu, ile mogą wyczerpać. I tak jakoś się, wiecie, hamują, a my, no to, światło włączone i hulaj dusza, piekła nie ma. Tak, taka jest prawda. Także zastanawiamy się nad tym licznikiem przedpłatowym. No i tyle, także jeżeli chodzi o rachunki, to czasami zdarza się, że przez pół roku nie płacimy po prostu
Nic. Wiadomo, że czasami coś wyskoczy, na przykład ubezpieczenie domu. Nawet teraz, jak będą, to muszą sobie podwyższyć, bo nawet rozmawiałam z panią, żebym sobie podwyższyła, bo w razie czego wszystko poszło w górę, poszła stal w górę. Poszły materiały, my jak stawialiśmy dom, to naprawdę jakbym miała teraz postawić dom, to chyba by mi wyszła po prostu jakaś komórka za te pieniądze. Także no, ubezpieczenie musimy po prostu podwyższyć. Tam nie wzrośnie bardzo dużo, jeżeli chodzi o zapłacenie, bo to się płaci raz w roku i chyba płaciłam niecałe 200 zł chyba. Wcale niedużo, także spokojnie sobie mogę podwyższyć, nawet żebym zapłaciła te 500-600 zł i byłabym po prostu spokojna, jeżeli chodzi o, no bo wiadomo, różne są przypadki, różne są sytuacje i raz już korzystaliśmy właśnie z ubezpieczenia, ale to już było zaraz to było na początku, jak zwiało nam pokrycie dachowe. Ale dobra, to już tam miesza z tym. Nie będę Wam opowiadać. W każdym razie, no, ubezpieczenie się jak najbardziej przydało i ja tego po prostu pilnuję. Wracając oczywiście do takich przyjemniejszych spraw, byliśmy ostatnio, jak, no wiadomo, jak. Załatwiliśmy tę sprawę, to byliśmy również w kilku sklepach. Byłam w Pepco, byłam w Rossmanie. W Rossmanie zaczęły się promocje, wyprzedaże dekoracji świątecznych, wielkanocnych. Kupiłam sobie dosłownie trzy rzeczy. Jeżeli chodzi o przedział cenowy, to były dekoracje od złotówki w górę. Ja kupiłam sobie trzy rzeczy po 99 groszy, no od 99 groszy. Wzięłam sobie dwa takie wiatraczki i powiem Wam, że fajnie to wygląda i już wcześniej zastanawiałam się nad zakupem tych wiatraczków, ale pomyślałam sobie, że poczekam, może będą na promocji, to sobie wtedy kupię. I naprawdę tych wiatraków było sporo, były jeszcze inne dekoracje na piku, ale tamte już mi się tak bardzo nie podobały i na pewno te wiatraczki wykorzystam sobie w przyszłym roku. Wyjmę je w okresie walentynek, bo oczywiście kolor różowy, i zostawię sobie już do wiosny. I mam tutaj jeszcze jedną rzecz. Są to takie podkładki pod kubki. Również można je wykorzystać na walentynki, jak i na Wielkanoc. Mamy tutaj takiego ładnego zajączka trzymającego balonik i te podkładki kosztowały również 99 groszy. Były chyba jeszcze takie w kwiaty, natomiast te w kwiaty już tak bardzo mi się nie podobały i powiem Wam, że no szkoda, że było tylko jedno opakowanie, bo na pewno bym sobie jeszcze wzięła drugi. Niekoniecznie do wykorzystania jako podkładki pod kubki. Można to wykorzystać naprawdę również na wiele innych sposobów. Przy okazji, jak właśnie byłam w Rossmanie, to kupiłam również sobie podkład Fluid Baza wygładzająco-kryjąca. Ja kiedyś ten podkład miałam, tylko kupowałam w Hebe i postanowiłam również do tego podkładu wrócić. Ja mam z numerkiem 02, ale powiem Wam, że troszeczkę za mocny kupiłam, ale jak będzie już ten okres taki typowo letni, to już na pewno nabiorę kolorów i wykorzystam sobie ten podkład już na 100%. Jeszcze muszę sobie jechać do Hebe, bo ja ten podkład wcześniej kupowałam w Hebe. Tylko w Hebe, z tego co pamiętam, to chyba więcej zapłaciłam niż w Rossmanie, ale dobrze, mniejsza z tym. Tam kupowałam również bardzo fajną bazę. Mam opakowanie, nawet muszę sobie po prostu
wziąć, zrobić zdjęcie i jak będą w najbliższym czasie w galerii, to na pewno sobie kupię. Tak, i jeszcze muszę sobie kupić korektor, bo też już na wykończeniu i tuż do rzęs, bo też już końcóweczka. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to ja nie robię jakichś tam dużych zapasów. Zdarzają mi się zapasy tylko jeżeli chodzi o podkłady, jakieś pudry, które bardzo lubię, a jest na przykład jakaś promocja, to wtedy tak. A tak to jeżeli chodzi o jakieś inne kosmetyki, to staram się zużywać na bieżąco i naprawdę ja tych kosmetyków nie mam bardzo dużo. U mnie kolory tylko stonowane, jakieś brązy, troszeczkę fioletu, różu i ja naprawdę nie eksperymentuję z kolorami, bo też myślę, że już chyba bym nie wyglądała tak dobrze w takich kolorach jak na przykład 18-latka czy 20-latka, prawda? Także ja, jeżeli chodzi o taką kolorówkę, to już nie eksperymentuję. Wolę stonowane barwy, wolę brązy i tego się po prostu trzymam. Czasami jakiś róż na ustach lubię. Mam bardzo fajną, ulubioną pomadkę z Rossmana, w której mnie widzicie naprawdę bardzo często dzisiaj. Na ustach mam taki fiolecik, jest to pomadka taka zastygająca, też z Rossmana, końcóweczka, także jedno, dwa użycia, ale kupię sobie powtórnie, bo bardzo mi się też podoba, szczególnie jak gdzieś wychodzę, to jestem na 100% pewna, że ta pomadka mi się po prostu nie rozmarzy. Tak jak było nieraz pod maseczką. Na szczęście teraz już nie trzeba chodzić w tych maseczkach, ale chodzą ludzie. Ostatnio nawet widzieliśmy panią, miała rękawiczki gumowe, maseczkę. No po prostu jej sprawa. Ja nie chodzę, bo ja uważam, no ale dobra, to nie jest temat na vloga, ale dobrze. Ostatnio jak byłam w Pepco, to kupiłam takie magiczne gąbeczki. Ktoś polecał właśnie u siebie na kanale. Podejrzewam, że chyba widziałam na Instagramie, ale u kogo? To powiem Wam, że nie pamiętam. W każdym razie takie opakowanie kosztowało 5 zł i mam tutaj dwie takie gąbeczki. I szczerze Wam powiem, że no nie spodziewałam się takiego jakiegoś wow. Zrobiłam sobie oczywiście test. Jedną przecięłam po prostu na pół, żeby mi było po prostu wygodniej. Miałam plamę na ścianie. Oczywiście namoczyłam, starłam sobie i zaraz Wam pokażę, jaki jest efekt. Już Wam powiem, że nie do każdego rodzaju ścian się używa. Fajnie na białej farbie, natomiast na kolorowej za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Tutaj jest właśnie była ta plama. I starło razem z farbą, także jest widoczny podkład i nie mamy farby, żeby to po prostu pomalować. Także no do kolorku no niestety się nie nadaje, albo ja po prostu jakoś bardzo mocno tarłam. W każdym razie sprawdzałam na białym. Na białym fajnie, natomiast jak już jest kolorek, to niestety. Niestety, albo ja źle to zrobiłam, za bardzo przycisnęłam, nie mam pojęcia, albo po prostu ta plama tak wsiąkła, że po prostu nie dała, nie zeszła od razu i zaczęła po prostu rozpuszczać się ta farba. Już.
Ja czekam teraz na Artka. Bartek na chwileczkę pojechał tutaj do znajomego. Czekam na niego i siadam za kółko i jedziemy się przejechać, bo no, do tej pory Artek jeździł tym samochodem, natomiast ja muszę sobie, wiecie, poćwiczyć, przyzwyczaić się, zobaczyć. Muszę zobaczyć, gdzie pedał gasła, gdzie pedał hamulca. Przejadę się może tutaj w górkę, w jedną, w drugą stronę. Jadę z Artkiem, bo wiadomo, że musi ktoś być koło mnie, jakby coś. A potem mam nadzieję, że. No, mam nadzieję, że szybko się po prostu do tego samochodu przyzwyczaję. To jest już mój trzeci samochód. Tak, trzeci samochód. Pierwszego mieliśmy Matiza i. To był mój pierwszy samochód Matiz i powiem wam, że potem jak się przesiadłam na większy, to też tak się bałam. Wtedy pamiętam, jechaliśmy, to była chyba zima, w każdym razie śnieg był. I jechaliśmy wtedy, pojechaliśmy na jakąś wieś właśnie i tam była taka wąska ta ulica. I jechał naprzeciwko samochód. Jezu, jak się bałam. Jak ja się bałam. I mówię, Artek, trzymaj tą kierownicę. Ale powoli, powoli przyjechałam. Wiecie, boję się, że zarysuję. I potem będzie płacz. Potem będzie płacz. Mówię do Artka, mówię, a jak zarysuję albo gdzieś wgniotę, to już mnie straszy, że będę musiała tyle wydać, tyle wydać, tyle wydać. Mówię, to ja będę jeździć pociągiem. Także pojadę, przejadę się i muszę po prostu wyczuć ten samochód. Jestem, kochani, już w domu. Powiem wam, że naprawdę jestem dosyć mocno zmęczona, także mimo, że mam dzisiaj do zrobienia jeszcze multum rzeczy, to chyba nie dam rady. Chyba po prostu położę się wcześniej dzisiaj spać, a jutro jak wstanę wcześniej, to po prostu nadgonię. Byliśmy. Po drodze wstąpiłam po firanki, bo niby miało być na święta, ale wyszło, że po prostu nas nie będzie, więc nie pojechałam. Ogólnie to gdzieś wcześniej miałam na te kółka. Miałam oczywiście do karniszy żabki, ale gdzieś włożyłam i powiem wam, że nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie. Mam nadzieję, że znajdą się. Na pewno będę musiała dokupić, ale to już nie w takiej ilości. No zobaczę, jeszcze muszę po prostu poszukać. W razie czego to sobie kupię, a jak się te znajdą, to będą po prostu tutaj na górę, bo tutaj też zamierzam sobie zamówić firanki i patrzyłam nawet zasłony. Piękne kolory, naprawdę. Chociaż początkowo myślałam właśnie o takich granatowych do salonu, teraz jednak stwierdziłam, że przydałyby się jakieś jasne. Muszę zabrać ze sobą ten bieżnik, który kupowałam w Action. Pamiętacie, taki biało-niebieski, taki delikatny u mnie na komodzie w sypialni, w salonie leży. Chciałabym właśnie coś w tym kolorze, także muszę sobie wziąć
ten bieżniczek i wiadomo, że nie dobierze się takiego samego koloru, ale na pewno coś podobnego. Za chwileczkę Wam oczywiście pokażę, jakie mam te firanki, bardzo ładnie uszyte. Mam nadzieję, że na oknie będą wyglądały przepięknie, ale już za to się zabiorę, jak kartka wystawię po prostu za drzwi. Bo teraz naprawdę nie wiem, w co ręce włożyć tak naprawdę. I wiadomo, i trzeba ugotować, i trzeba no też ogarnąć tutaj w domu. I zawsze gdzieś pojedziemy i mnóstwo spraw do załatwienia. Byliśmy, otworzyli u nas Chińczyka. Chińczyka, także wstąpiliśmy, pojechaliśmy na Sajgonki. Kiedyś robiłam, ale jakoś to nie wychodziło mi tak, jak jadłam raz właśnie w jakimś barze. I tak sobie pomyślałam, że a może, nie wiem, nie umiem, mam zły przepis, no jakoś tak wiecie, nie mogę trafić w ten smak. I sobie tak pomyślałam, że a chodź, pojedziemy, Artek, pojedziemy sobie na te Sajgonki. Ale, no niby były dobre, ale nie miały jednak tego czegoś. Szkoda, nie były doprawione, ryż był troszeczkę taki twardawy, sos słodko-kwaśny był dobry i surówka była dobra z kapusty. To można powiedzieć, że było dobre. Natomiast szukałam w tych Sajgonkach jakiegoś takiego mocniejszego smaku i troszeczkę się zawiodłam, ale nie, były ok. Wzięliśmy sobie również do domu, Artek wziął sobie kaczkę w 5 smakach, bardzo dobra, chyba z sezamem tam sobie spróbowałam od niego, a ja sobie wzięłam zupę z wołowiną i powiem Wam, że nie spodziewałam się, naprawdę nie spodziewałam się takiej dużej porcji, tam chyba był litr po prostu tej zupy za 17 zł. Kaczka chyba 25 zł kosztowały, a sajgonki z ryżem, z surówką, 3 sajgonki 13 chyba złotych. Chyba 13 zł, była jeszcze wersja z frytkami, ale ja zdecydowanie wolę z ryżem, chociaż ten ryż taki był troszeczkę nie bardzo. Ale tam mniejsza z tym, jeżeli chodzi o zupę, to pyszna, po prostu rewelacyjna. Pyszna, mimo że to jest tak naprawdę zwykły rosół, ale pyszna. Dostaliśmy jeszcze taki czosnek, on jest chyba marynowany, nawet oglądałam kiedyś jakieś filmiki, jak oni to robią. Po prostu był niebieski ten czosnek, ale dobry, taki miał fajny smak, oczywiście taki sos do tej zupy, chyba z papryczką chili, coś tam na pewno było, ja się oczywiście nie znam, także nie robiłam tego w domu, chociaż powiem Wam, że muszę spróbować zrobić w domu, znajdę sobie w internecie jakiś przykładowy przepis, na pewno coś zmodyfikuję i na pewno taki rosół spróbuję zrobić w domu. Z makaronem, no po prostu poezja, tam był chyba jeszcze szczypiorek, no w każdym razie, jeżeli chodzi o tą zupę, to zjadłam może z centymetr i się po prostu najadłam tej zupy. Artek troszeczkę zjadł i tak naprawdę połowa jeszcze została. Także nawet dosyć spora porcja. Artek, jeżeli chodzi o kaczkę, też nie zjadł całej. Nie zjadł całej. Także no powiem Wam, że jakbym mieszkała, wiecie, bliżej, to myślę, że bardzo rzadko bym gotowała. Tak, czekajcie, bo ktoś dzwoni, nie wiem, czy nie Artek. Tak, to był Artek. Powiem Wam, że możecie się śmiać, ale czasami jest tak, że jak Artek jest na przykład na dole, to dzwoni, jak jestem na górze, bo wielokrotnie też jak
coś chciałam od niego i się krzyczałam: Artek, Artek, to nawet mnie nie słyszał. Także po prostu jak coś chcemy, to dzwonimy jedno do drugiego, jak jesteśmy w innych częściach po prostu domu, bo po prostu no nie słychać, nie słychać. Dobra. Niedługo będziemy mieć nowych sąsiadów tutaj u nas, bo środek już robią, także niedługo będziemy mieć nowych sąsiadów, chociaż oddziela to jedna działka chyba, jak wiecie, my, kolejna działka i dopiero oni. I wiecie co, ostatnio nawet rozmawialiśmy, tylko wiecie co, nie wiem, czy to w ogóle dojdzie do skutku, bo jak my kupowaliśmy tą działkę, to tutaj obok jest pusta i pan no, mówił, że nie chce sprzedać, ale ta działka już stoi dobre kilka lat. Mieliśmy troszeczkę taką nieprzyjemną nawet z nimi sytuację, bo przyjechali sobie, wtedy napalili ognisko i tak wszystko szło w nasze okna. Tak śmierdziało, że po prostu, no i zwróciłam po prostu uwagę. No od tej pory nie przyjeżdżają. To był grill. Prosiliśmy, żeby się przenieśli troszeczkę dalej, wtedy nam ten smród nie będzie po prostu w okna leciał, bo no niestety no nie dało się nawet wyjść na podwórko. Ale na szczęście do tej pory nie przyjeżdżają i tak rozmawialiśmy, że że pan by się zgodził, żeby po prostu sprzedać nam ten kawałek działki. Wtedy powiększylibyśmy sobie, czy jakąś altankę postawili, bo u nas tutaj mało miejsca, bo wiecie jak to są, jakie to są działki miejskie, bo wiadomo, że na wsi to jak się kupuje działkę, to są naprawdę bardzo duże, a u nas w mieście no to takie, wiecie, malutkie, aby tylko jakiś tam dom był i kawałek podwórka i tyle, ale chcielibyśmy sobie właśnie powiększyć tutaj i byśmy sobie postawili czy jakąś altankę, czy po prostu, no po prostu więcej miejsca, czy jakiegoś grilla sobie zrobić, wtedy jest wystarczająco dużo miejsca, żeby nawet sąsiadom nie przeszkadzać, bo ten dym, prawda, już leci, wiecie, ma większy obszar po prostu. Widzicie, nie każdemu. Czasami jak słucham nieraz, albo wejdę do kogoś na komentarze, albo jakieś forum, czasami to właśnie wypowiadają się na temat grillów na balkonach. Powiem wam, że współczuję, naprawdę współczuję, bo to jednak jest taki męczący dosyć zapach. Naprawdę, naprawdę. Ja jak na przykład bym mieszkała w bloku, jak mieszkaliśmy w bloku, to nie było wtedy chyba nawet żadnego jeszcze zakazu i też nie robiliśmy. Też jeździliśmy na wieś, robiliśmy sobie na wsi grilla, czy tam jakieś ognisko. I powiem wam, że nie naraziłabym sąsiadów na, chyba że po prostu sąsiedzi by przyszli, no to wtedy co innego, ale nie naraziłabym sąsiadów na jakieś tam, wiecie, zapachy ze śmierdzącego grilla czy z ogniska, bo wiadomo, że no to wszystko leci i jeden jest mniej wrażliwy, a drugi tak naprawdę bardziej, także zastanawiamy się nad zakupem, bo jeszcze mamy ewentualnie tutaj z tej strony, także albo w tą stronę byśmy sobie pociągnęli działkę, albo w tą. Także czeka nas, no mam nadzieję, wydatek i nie wiem, po ile właśnie teraz są działki. Ogólnie tutaj u nas jest bardzo dużo jeszcze do sprzedania, ale też chciałabym, żeby te działki były połączone, a nie tutaj działka i powiedzmy pół kilometra dalej kolejna działka, bo to też nie ma sensu. Także albo w tą stronę, mam nadzieję, że się uda, albo w tą. No wolałabym w tą, bo tutaj to jest bardzo dużo drzew i czekałaby nas wycinka, ale tutaj jest fajne takie jedno drzewo, trzy choinki, czy tam cztery,
I działka tak naprawdę jest fajna, gładka i bez drzew. A jak będzie, to się tak naprawdę okaże. Jeżeli chodzi o firankę, to kupiłam sobie taką zwykłą, prostą, w takie srebrno-białe paski, coś takiego. I myślę, że za dwie firanki na jedno okno i na takie duże tarasowe to 300 zł. Wcale nie jest dużo. Tutaj przy karniczu zrobiłam mi taką jakby, nie wiem, to się jakoś nazywa, ale powiem Wam, że ja naprawdę nie mam pojęcia. W każdym razie, no, firaneczka mi się podoba. Pewnie jak powieszę na oknie, to ją Wam oczywiście pokażę.